Święto Wojska Polskiego to uroczystość na cześć obrońców ojczyzny. Wszystkich tych, którzy życiem, czynem oraz bohaterstwem na przestrzeni polskiej historii zasłużyli na wieczne wspomnienie i hołd za zasługi dla im współczesnych i potomnych, w tym dla nas tutaj dzisiaj. Każde święto państwowe w swej istocie manifestuje istnienie wspólnoty politycznej. Ukazuje, że my, zamieszkujący określone terytorium, nie jesteśmy tylko przypadkową grupą ludzi, przechodniów przez miejsce i czas, ale że stanowimy naród. Łączą nas język, kultura, historia, tradycja. W takim dniu jak dzisiaj widzimy i budujemy realny, symboliczny, moralny i polityczny znak obecności tutaj, łączności ze sobą nawzajem i z pokoleniami naszych przodków, którzy w różnych wiekach, pod różnymi wodzami, w szeregach Wojska Polskiego walczyli o wartości, które czynią nas dzisiaj Polakami. W sposób szczególny dziś nasz wzrok ogniskuje się na rocznicy Bitwy Warszawskiej, wielkiego starcia wojsk polskich i armii bolszewickiej na przedpolu naszej stolicy. Była to jedna z największych i najważniejszych bitew w historii zachodniej cywilizacji, która przesądziła o losach całego kontynentu. Geniusz wojskowy naszych dowódców wraz z ogromnym poruszeniem polskiego społeczeństwa sprawił, iż wojna zakończyła się szczęśliwie dla Rzeczpospolitej. Delikatna i wątła Polska po latach zaborów otrzymała szansę okrzepnięcia w nowych, trudnych granicach. Gdy czytamy podania historyczne z czasów wojny polsko-bolszewickiej, która przetaczała się od linii Wisły po Mińsk i Kamieniec Podolski, widzimy jednocześnie dzisiejsze bitwy, bombardowania i ludobójstwa, jakich dopuszczają się Rosjanie na terytorium państwa ukraińskiego. My, ludzie kochający wolność, respektujący prawa innych narodów do samostanowienia, obdarzeni wrażliwością i obdarzeni sumieniami, nie możemy obojętnie patrzeć na napastniczą wojnę, jaką prowadzi Federacja Rosyjska. Jako państwo polskie i jako jego obywatele robiliśmy i robimy wszystko, by pomóc Ukrainie. My, Polacy, winniśmy z empatią i zrozumieniem patrzeć na Ukraińców. Dlatego, że przez wieki wielokrotnie to właśnie Rzeczpospolita była obiektem rosyjskiej nienawiści i napaści. Zwycięstwo w 1920 roku w Bitwie Warszawskiej było pierwszym od 260 lat zwycięstwem wojsk polskich nad Moskalami. Nie było jedynym zwycięstwem i nie było jedyną bitwą. Dzieje naszej ojczyzny, tak jak i dzieje Litwy, Białorusi i Ukrainy, to 500-letnie zmagania Rzeczypospolitej z Moskwą. To właśnie rosyjscy władcy dążyli do ekspansji terytorialnej znad Oki, Donu, Wołgi ku wybrzeżom Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. To właśnie ci władcy, którzy w imię imperialnej pychy nazwali się następcami wschodnich cesarzy i przyjęli miano carów, parli do podboju dawnych inflantów, dzisiaj Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii, Białorusi, Ukrainy i wreszcie Polski. Ale przez ponad 350 lat na drodze tej tyranii stała Rzeczpospolita, która zwyciężała wielokrotnie
pod Orszą 1514, w wojnie 1577-1582, pod Kuszynem 1610 i rok później pod Smoleńskiem, czy wreszcie pod Cudnowem w 1660 roku. Wszystkie wspomniane przeze mnie bitwy, jak i wszystkie, które po nich nastąpiły, stanowiły wojnę o przyszłość i duszę Europy Środkowej. O to, czy będzie to przestrzeń wolności, prawa, pokoju, dobrobytu, sprawiedliwości, czy też będzie to przestrzeń, na którą zapadnie długa, zimna noc dyktatury, niewoli, wyzysku i barbarzyństwa. Na nasze szczęście i Europy w 1920 roku w sposób błyskotliwy, godny chwały wielkich polskich hetmanów udało się krwawych siepaczy wygnać z naszych ziem. Musimy pamiętać o wielkiej ofierze krwi, o poświęceniu polskich córek i synów, którzy poświęcili wiele po to, by nie tylko sama Polska przetrwała, ale by sama polskość trwała dalej. Choć na co dzień koncentrujemy się na kwestiach osobistych, rodzinnych, zawodowych, jest to w sposób oczywisty ludzkie i normalne zachowanie. Nie może gwar codzienności nas zmylić. Historia się nie zatrzymała. Źli przywódcy nie zniknęli z tego świata. Za naszą wschodnią granicą słychać wojenne wybuchy. Nie oznacza to, że mamy poddawać się panice, która jest pierwszym wrogiem rozsądku. Musimy zdawać sobie sprawę, że w życiu narodów są kwestie najważniejsze, a wśród nich prym wiedzie sprawa niepodległości, czyli niezależności od ingerencji obcych państw. By móc cieszyć się takim statusem, należy odpowiedzialnie dbać o własne interesy. A interesem Polski narodowym i fundamentalnym jest nie dopuścić, by jakikolwiek agresor zagroził naszym rodzinom czy naszej ziemi. Jest to zobowiązanie i odpowiedzialność nas wszystkich. Aby tę odpowiedzialność wypełnić, należy rozwijać, dbać, finansować Wojsko Polskie, tak by żaden podły wróg nie ważył się nas skrzywdzić. Dlatego, mając to wszystko na uwadze, proszę każdego z nas dzisiaj, ale i w zwykłe dni, by patrzył na mundur żołnierza polskiego z szacunkiem, jako na symbol obrony najwyższych wartości. Żołnierz polski dziedziczy bohaterstwo i chwałę swoich przodków, ale również jest obciążony dziedzictwem wielkich wyzwań. Przeszło 1000 lat naszej historii. Pokazuje, iż już setki razy różne państwa, różne narody i różni władcy chcieli nas podbić, pokonać i pozbawić państwa, wolności, kultury, wiary. Budowali w swoich stolicach łuki triumfalne i pomniki zwycięstwa. Tworzyli pełne pychy i herezji ideologiczne koncepcje. Grozili nam i się strożyli. Ale nigdy nie wygrali, czego dowodem jest wielka wiktoria 1920 roku, jak i nasza patriotyczna obecność tutaj dzisiaj. Cześć i chwała bohaterom!